5-6. Przypominamy Państwu o konieczności wyciszenia telefonów komórkowych, o korzystaniu z lamp błyskowych oraz o nieprzemieszczaniu się w trakcie gry wokół. Jedna minuta, 1 minute. Thirty seconds. Kort centralny klubu Start Wisła Toruń. Pierwsze rozstrzygnięcie jubileuszowej 25. edycji turnieju Bella Cup. Przed nami finał gry podwójnej. Rywalizacja pomiędzy reprezentantką Ukrainy Angeliną Kalininą, grającą w parze z Amerykanką Robin Anderson. To są turniejowe czwórki, a hiszpańsko-słowackim duetem Rebeka Masarowa, Rebeka Sramkowa. Rywalizacja o tytuł mistrzyń tego turnieju.
turnieju rangi ITF puli nagród 60 tysięcy dolarów. Tak, para amerykańsko-ukraińska rozstawiona z numerem 4, natomiast dwie Rebeki po drugiej stronie siatki dotarły do tego finału bez rozstawienia. Po drodze pokonały, jeżeli chodzi o Debel Sramkowa, Masarowa w pierwszej rundzie, Paulę Ormacze z Argentyny oraz Oliwię Rogowską z Australii 6-4, 6-4. W drugiej rundzie trafiły na Miriam Biankę Bulgaru z Rumunii oraz jej rodaczkę Gabrielę Talabę. Tutaj triumf pary hiszpańsko-słowackie 7-5, 6-3 i w meczu półfinałowym kolejny rumuński Debel na drodze do awansu. Irena Maria Bara oraz Elena Bogdan pokonane 6-3. 6-3 to Debel rozstawiony z numerem trzecim w tym turnieju. Ta Szwajcaria nie wzięła się znikąd. Rebeka Masarowa to była reprezentantka tego kraju. Zresztą jakiego ona kraju nie była reprezentantką. Od urodzenia była Słowaczką, bo jej mama z tego kraju pochodzi. Potem przyjęła obywatelstwo szwajcarskie, bo urodziła się w mieście Rogera Federera, czyli w Bazylei. No, od zeszłego roku reprezentuje Hiszpanię, bo jej tata z Półwyspu Iberyjskiego pochodzi. Anderson i Kalina w drodze do finału pokonały w pierwszej rundzie Litwinkę Ejdu Konytę oraz Słowaczkę Swatikową 6-0, 6-3. Później w ćwierćfinale polski Debel Julia Oczachowska, Zuzanna Szczepańska 6-1, 6-2. I w wczorajszym meczu półfinałowym turniejowej czwórki wyrzuciły najwyżej rozstawiony Debel w całym turnieju. Danka Kowinicz, Czarnogóra, Laura Bigossi, Brazylia 7-5, 2-6, 10-8. Ten mecz bardzo wyrównany, półfinałowy. Wczoraj rozgrywany na korcie centralnym. Rozpoczynamy od podania Rebeki Masarowej. No i autowy return. Dzień dobry, wykonanie Robin Anderson. Na wczoraj bardzo nieregularna, jeżeli chodzi o swoją grę w tym pojedynku z parą Kowinicz-Pigossi. Było parę świetnych zagrań spod siatki amerykańskiej tenisistki, ale było też sporo błędów z gry w głębi kortu. Najwyżej notowana w rankingu deblowym z całej tej czwórki jest Angelina Kalinina, obecnie na 231 miejscu w rankingu gry podwójnej. To najwyższe miejsce w karierze Kalininy, która do tej pory wygrała 3 turnieje gry deblowej. Co ciekawe, jedno w parze właśnie z Robin Anderson, to było w 2017 roku na kortach w Daytona Beach. 4 turnieje z kolei na koncie Amerykanki notowanej na 323 miejscu w rankingu. Jeden największy sukces deblowy w tym sezonie Robin Anderson to półfinał debla w brytyjskim mieście Sunderland. 40-0 przy serwisie Masarowej. Przypominamy, jeżeli będzie 1-1 w setach, rozgrywany jest mistrzowski tiebreak do 10 punktów. Jeżeli będzie 40-40 w gemie, ostatnia piłka decyduje, nie ma gry na przewagi. Szybko, na sucho Masarowa wygrywa swój serwis i ona w parze ze Sramkową prowadzi 1-0 w pierwszym secie. Dobre otwarcie tego meczu ze strony Hiszpanki i Słowaczki, które teraz widzimy na ekranach. W zeszłym roku to Polki cieszyły się z triumfu w grze podwójnej. Katarzyna Kawa w parze z Mają Chwalińską w meczu ostatnim decydującym o wygranym turnieju pokonały Albinę Khabibulinę oraz Helen Scholsen 6-1, 6-4. Mistrzowski tiebreak ostatni raz w turnieju Berlaka decydował w 2016 roku. Tam para Irina Maria Bara, Valeria Savinich z Rosji triumfowały w grze podwójnej. Serwuje Robin Anderson. Świetnie popracowała Masarowa pod siatką. To był ten klucz do wczorajszego zwycięstwa nad parą. Irina Maria Bara, Jelena Bogdan. Fantastyczna gra przy taśmie, zwłaszcza Sramkowej, ale i Masarowa w tych ostatnich fragmentach popisywała się zagraniami takimi jak to przed chwilą. No i kolejny raz z mecz pod siatką, tym razem właśnie Słowaczka 0-30, mocne to otwarcie, jeżeli chodzi o przyjęcie serwisu po stronie siatki zajmowanej przez Hiszpankę i Słowaczkę, finalistkę turnieju także singlowego. Jutro o 10 rano będzie grać w decydującym meczu z Ukrainką Martą Kostiuk. Patrząc na listę finalistek gry podwójnej turnieju w Toruniu, zwłaszcza ciekawe nazwisko, 2004 rok, finalistką była Angelika Kerber tego turnieju w parze z Martą Leśniak. Przegrały wtedy z Kirą Noci i Gabrielą
Navratilową i także warto godne nazwisko w 2008 roku Michaela Buzarnescu, Rumunka, doskonale już znana na arenach światowych. 0,40. Świetnie, Masarowa znowu przy siatce, 0,40, fantastyczna gra, jeżeli chodzi o ten element pary hiszpańsko-słowackiej. Mówiłem, że to jest klucz, był klucz do zwycięstwa wczoraj nad Rumunkami, ale to w ogóle jest klucz do pokonywania kolejnych przeciwniczek w tym turnieju, bo i w dwóch początkowych meczach także takimi zagraniami się obie popisywały. Nie trafiła tak do końca, zawiesiłem głos, chociaż jeszcze będziemy sprawdzać ten ślad, bo bardzo blisko był linii bocznej kort. No i jaka decyzja jednak autowa. Tak, piłka minimalnie na aucie po tym zagraniu Rebeki Sramkowej. Zawahał się delikatnie sędzia liniowy, ale podjął znakomitą decyzję. Sramkowa strzała i czwórki najniżej obecnie notowana w rankingu deblistek na 613 miejscu, ale była już notowana na początku piątej setki, była to pozycja 401. Znowu dobry return i przełamanie na dzień dobry serwisu Robin Anderson. 2-0, Masarowa, Sramkowa prowadzą w pierwszym secie. Za chwilę to Słowaczka będzie odpowiedzialna za zagrywkę w trzecim gemie tego pierwszego seta. Na razie 8 punktów zdobytych przez Hiszpankę i Słowaczkę, zaledwie jeden na koncie Anderson i Kalinina, więc błyskawiczny początek ze duetu, który tutaj nie był rozstawiony w turnieju. No i też podkreślmy ten jeden jedyny punkt zdobyty po błędzie rywalek. Teraz kolejny błąd popełniła Robin Anderson. Najniższa chyba z całej stawki Amerykanka. Najlepsze warunki fizyczne zdecydowanie Rebeka Masarowa. No, kluczowa będzie ta postawa amerykańskiej tenisistki, jeżeli chodzi o postępy w tym meczu. Wymiana z głębi kortu na linii Kalinina-Sramkowa. Zagranie jednak wyleciało poza obrys kortu. Anderson bardzo szybko pożegnała się z turniejem głównym, jeżeli chodzi o grę pojedynczą. Tam już w pierwszej rundzie przegrała z Paulą Ormaczą, ugrywając zaledwie 3 gemy w tym spotkaniu. A też była w gronie tych, które no może nie do faworytek były zaliczane, ale na pewno mogły odgrywać jakieś ważne role. Teraz świetnie Kalinina pod siatką. Tak, była Amerykanka rozstawiona z numerem 5. Tak jak mówisz, Mateusz, powinniśmy spodziewać się lepszego pojedynku w pierwszej rundzie, no ale Paula Ormaczeva to specjalistka od gry na kortach ziemnych, no i to reprezentantka Argentyny pokazała w starciu z Amerykanką. Dobry serwis, nie poradziła sobie z returnem Angelina Kalinina po 30. Dobry teraz wyrzucający serwis Rebeki Sramkowej, która ma szansę na podwójny triumf w toruńskim turnieju. W zeszłym roku była w grze w finale gry pojedynczej. Teraz może jeszcze lepsze wspomnienia, więcej punktów i więcej pieniędzy wywieźć z Torunia. Na razie równowaga po tym prostym błędzie Rebeki Masarowej przy siatce. Musiała odczekać, aż ta piłka odbije się od nawierzchni, bo była zbyt trudna pozycja na granie z powietrza. Jednak ten czas na ustawienie się należycie nie został przez Hiszpankę wykorzystany. No, jesteśmy świadkami sytuacji, w której teraz mamy decydujący punkt o zwycięstwie w gemie. I drugi serwis przy podaniu Sramkowej. Piłka wystrzelona przez Słowaczkę na aut, a więc para Anderson-Kalinina bardzo szybko odrabiają straty i przegrywają w pierwszej partii już tylko 1-2. Nowe, ultracienkie podpaski Bella Ideale z innowacyjnym pokryciem Stay Softy. Niezwykle miękkie i delikatne.
zapewnią Ci komfort i ochronę w każdych warunkach. Bella Ideale. Wyjątkowa, pewna, idealna. Telefonów komórkowych, niekorzystanie z plan wojskowych oraz nieprzemieszczania się w trakcie gry. Po jednym przełamaniu w pierwszym secie finału Debla Bella Cup 2019, 2-1 prowadzenie pary Masarowa-Sramkowa i za chwilę podawać piłkę będzie po raz pierwszy w tym spotkaniu Angelina Kalinina, ćwierćfinalistka gry pojedynczej, przegrała wczoraj w meczu o jedną drugą finału ze swoją rodaczką Martą Kostiuk w trzech setach, mimo że po pierwszej partii wydawało się już dosyć gładko przyjdzie jej zatriumfować w starciu z 16-letnią koleżanką z reprezentacji. Nic bardziej mylnego, podobnie jak dzisiaj odwróciła losy rywalizacji w swoim meczu Kostiuk i udało się zagrać w półfinale. Teraz już wiemy, że nawet będzie finalistką i mierzyć się będzie zresztą z Rebeką Sramkową. 2-1 Masarowa-Sramkowa, serwis Kalinina. Po raz pierwszy Ukraińca podaje w tym spotkaniu. Wrażenie, że nawet troszkę więcej publiczności pojawiło się na tym finale gry podwójnej niż było podczas meczu półfinałowego gry pojedynczej. No deble może nie są aż tak popularne, ale co finał to finał. Tak, ale dużo efektownej gry, zwłaszcza przesiadce. No właśnie, to dała próbkę tego Masarowa. Jeden błąd jej w poprzednim gemie, no być może kosztowny na wagę straty podania swojej koleżanki z pary, ale teraz już naprawdę Hiszpanka świetnie zagrała. Wyrzucona piłka teraz z forehandu przez Kalininę. 0-30. Robi się niebezpiecznie przy podaniu Ukrainki, czyżby trzeci gem z rzędu z przełamaniem serwisu podającej. Nieudana teraz interakcja przy siatce Anderson, rozkłada ręce, jakby nie wiedziała co się stało, no ale stało się to po prostu, że źle technicznie ułożyła główkę rakiety. 0-43, a de facto nawet 4 breakpointy dla pary odbierającej serwis. No i chyba pierwsza będzie wystarczająca, tak jest. Praca przy siatce wykonana przez Rebekę Sramkową. Idealnie w 4 punktach. Przełamanie, prowadzenie Słowaczki oraz Hiszpanki 3-1. Wszystko na sucho wygrywają na razie tenisistka z Hiszpanii i ze Słowacji. Serwis dla 19-letniej Rebeki Masarowej. Zawodniczki, która w grze pojedynczej już ma wielkie sukcesy, jeżeli chodzi o niwę juniorską, mistrzyni French Open z 2016 roku i finalistka Australian Open rok później. Finał w Paryżu wygrała z Amandą Anisimową, a Melbourne Park okazała się gorsza od Marty Kostiuk. O tym mówiliśmy przy okazji meczu Ukrainki w singlu w trzech setach. 16-latka, wtedy 15 jeszcze letnia tenisistka wygrała mecz ze swoją o 2,5 roku starszą przeciwniczką. Dobre zagranie z głębi kortu Hiszpanki. Bez szans na skuteczną odpowiedź Robin Anderson, która próbowała swoich sił w eliminacjach do Rolanda Garrosa w tegorocznym sezonie. Pokonała w pierwszej rundzie Barborę Krejcikową, chociaż pokonała to może też zbyt duże słowo. Krejcikowa zeszła z kortu z powodu kontuzji. Tam zaczęły się już kłopoty, jeżeli chodzi o zdrowie tej, która miała do turnieju przyjechać i bronić tytułu w grze pojedynczej. No w drugiej rundzie w meczu eliminacyjnym Rolanda Garrosa Robin Anderson przegrała z reprezentantką Izraela Julią Głuszką. Jak już jesteśmy przy Rolandzie Garrosie, to powiedzmy, że za chwilę być może rozstrzygnie się, kto będzie drugim finalistą w turnieju męskim, bo tam Nowak Dżokowicz cały czas gra z Dominikiem Thiemem, mecz przerywany ze względu na pogodę, 2-2 w setach i 6-5 w piątym secie prowadzi Austriak. No i łatwy game znowu wygrany przez Masarową i Sramkową, które prowadzą w pierwszej partii 4-1.
nowe, ultracienkie podpaski Bella Ideale z innowacyjnym pokryciem Stay Softy, niezwykle miękkie i delikatne, zapewnią Ci komfort i ochronę w każdych warunkach. Bella Ideale. Wyjątkowa, pewna, idealna. Ramkowa prowadzą z duetem, który widzimy teraz na naszych ekranach, a więc Anderson i Kalinino. Tutaj już Hiszpanka i Słowaczka, które na prostej drodze do tego, żeby zapisać na swoje konto pierwszego seta. Serwis za chwilę przejdzie na drugą stronę siatki. Robin Anderson będzie po raz drugi w dzisiejszym meczu podawać. Mówiłem o tym, że trwa półfinał singla na kortach Rolanda Garrosa, ale też warto zauważyć, że przecież skoro my śledzimy rywalizację kobiecą, no to właśnie wśród pań finał zostanie dziś zagrany. O 16.30 planowany jest mecz Ashley Barty z Australii z Marketą Wondruszową z Czech. Jakie jest przewidania, Mateusz, przed tym meczem? Ja stawiam, szczerze mówiąc, na Australijkę, ale Czeszka bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła swoją grą, więc może bardzo dużo krwi napsuć tenisistce z pierwszej dziesiątki. Ja też stawiam na Ashley Barty, ale zobaczymy, jaka będzie finałowa rozgrywka w Paryżu, to oczywiście po zakończeniu meczu Djokovicia z Thiemem, więc tam jeszcze mogą troszkę panie poczekać, bo oczywiście gramy na przewagi. To takie fantastyczne uzupełnienie tego, co my obserwujemy. Dzień na Belli plus finał singla na Rolanda Garrosa, na korcie Rolanda Garrosa. Dla fanów tenisa idealna sobota. Dobre podanie teraz wyrzucający Robin Anderson. 30-0. Szansa na wygranie swojego podania przez Amerykankę. A Dominik Thiem przełamał Nowaka Dziokowicza, jest w finale. Doskonale teraz przy siatce Kalina. Piłka w zasadzie pół metra od siatki. Bardzo łatwa do skończenia. Wykonała tą pracę dobrze Ukrainka. 40-0. Szansa na drugiego gema w meczu. Wreszcie łatwa gem przy serwisie pary amerykańsko-ukraińskiej. W trudnych pozycji odgrywała Sramkowa, no do tej ostatniej piłki już nie miała szans zdążyć i skutecznie odegrać na drugą stronę. W czterech punktach bez straty piłki przy własnym podaniu. Robin Anderson, która jednak w parze z Kaliną na razie przegrywa 2-4, podająca w tym momencie Rebeka Sramkowa. Przewaga przełamania ciągle na korzyść hiszpańsko-słowackiego duetu. Drugie podanie Słowaczki. No teraz trudno mówić o tym, żeby jakoś bardzo przemyślała to zagranie Masarowa, bo została wręcz trafiona przez swoją rywalkę w rakietę. Wyleciała piłka za linię końcową, 0-15. Pierwszy chyba punkt przy serwisie rywalek dzisiaj. Amerykanki i Ukrainki. To długi teraz serwis Stramkowej. Dobrze wyszła w kort po tym swoim podaniu Słowaczka. Zmusiła do błędu Kalininę po 15.
drugi punkt w tym gemie Anderson i Kaliny, 15-30. To jest ten moment, w którym to Amerykanka z Ukrainką będą miały szansę na odrobienie straty, przełamania. Podwójny błąd serwisowy Rebeki Stramkowy, no i jest szansa na odrobienie strat. Wytrzymała wymianę z głębi kortu za Sramkową. Robin Anderson, pierwsza szansa zaproszona przez amerykańsko-ukraiński duet. Strzeliła teraz, mówiąc kolokwialnie, Sramkowa Robin Anderson. Równowaga, broni się przy własnym podaniu Rebeka Sramkowej. Piłka decydująca o losach siódmego gema. Zepsuła piłkę, maserowała przy siatce. No i jest przełamanie, powrót do gry w tym pierwszym secie pary Anderson-Kalinina. Maserowa, Szramkowa prowadzą 4-3. 4 games to 3. Nowe, ultracienkie podpaski Bella Ideale z innowacyjnym pokryciem Stay Softy. Niezwykle miękkie i delikatne. Zapewnią Ci komfort i ochronę w każdych warunkach. Bella Ideale. Wyjątkowa, pewna, idealna. W pierwszym secie prowadzenie hiszpańsko-słowackiego duetu. Za chwilę nowe piłki wejdą do gry w finale debla jubileuszowej edycji turnieju Bella Cup 2019. Też następuje wymiana sędziów liniowych na korcie głównym klubu Start Wisła Toruń. No i po tej przerwie właśnie tym spowodowanej wrócimy do gry przy serwisie Angeliny Kalininy. Miały przewagę przełamania Hiszpanka i Słowaczka, ale udało się przed momentem złamać podanie przez duet amerykańsko-ukraiński. No i wracamy, można powiedzieć, do tej prawidłowości odnośnie kolejności serwowania i wygrywanych kolejnych gemów. Kortu przechadza się turniowa maskotka, teraz widoczna na naszych ekranach przez chwilę w górnej części ekran. Nie zmieściła się Kalinina tym pierwszym serwisem w karze serwisowym. Na razie 77% skuteczności pierwszego podania Amerykanka i Ukrainka. Na wymianę po krosie zdecydowały się Kalinina ze Sramkową. Zmieniony wreszcie kierunek przez Anderson. Próbowała odbić piłkę Masarowa, ale ta ugrzęzła w siatce. 15-0. Ty wyżej rozstawione w pogoni cały czas za wynikiem w pierwszej partii
Wydawało się przed meczem, że raczej łatwiej powinno iść parze Anderson-Kalinina, no ale Staramkowa zmasarowała w pierwszym secie na razie górą. Dobrze, przodem teraz popracowała Sramkowa po 15. Na pewno gdzieś swojej szansy może Amerykanka i Ukrainka upatrywać w tym, że po drugiej stronie siatki stoi zawodniczka, która już dzisiaj grała mecz. Wygrała przez to, że skreczowała rywalka w połowie drugiej partii. No ale jednak co 72 minuty spędziła na korcie, to jej. Także taka solidna rozgrzewka przed tym pojedynkiem deblowym. A teraz prostą piłkę zepsuła Słowaczka, a wcześniej takie mądre, spowalniające grę zagranie na koniec kortu. Nieco wyszła plac gry, no ale pomyliła się dosyć wyraźnie, 30-15 przy podaniu Ukrainki. Zepsuty return Hiszpanki, która upadła w tej poprzedniej wymianie, próbując uchylić się od piłki. 40-15. I kolejny return, który ląduje w siatce, tym razem Sramkowa nie może się pogodzić z tym, że tak zepsuła to zagranie po wejściu w głąb kortu. 4-4. Tak, wracałem do gry. Faworytki przegrywały 1-4, ale trzy kolejne gemy wygrane przez Anderson i Kalinę. I mamy po, dokładnie rzecz biorąc, minuty, teraz uciekłem gdzieś w statystykach, 25 minut od rozpoczęcia tego meczu. Mamy remis po 4. Serwuje Rebeka Masarowa. Dobry, drugi serwis Hiszpanki urodzonej w Szwajcarii. Jak sama mówiła Rebeka Masarowa, tenisem zainteresowała się, jak miała 4 lata i obejrzała finał Wimbledonu z udziałem Rogera Federera, też pochodzącego z Bazylei. To był, zdaje się, 2003 rok. No Roger troszkę tych turniejów wimbledońskich nawygrywał, więc była duża okazja do oglądania akcji Rogera Federera na kortach, czy to Wimbledonu, czy też innych kortach światowych. Inspiracja była jak najbardziej na miejscu. Out. 40-15. Dobry teraz serwis, nie poradziła sobie z odbiorem Kalinina. 40-15, piłka na 5-4, więc szansa na kolejne prowadzenie w meczu dla Słowaczki i Hiszpanki. No i dobry serwis, popsuty return przez Anderson, prowadzenie Sramkowej i Masarowej 5-4. Nowe, ultracienkie podpaski Bella Ideale z innowacyjnym pokryciem Stay Softy. Niezwykle miękkie i delikatne.
zapewnią Ci komfort i ochronę w każdych warunkach. Bella Ideale. Wyjątkowa, pewna, idealna. Masarowa Asramkowa 5, Anderson Kalinina 4 w pierwszym secie finału Debla Belle Cup 2019. Zniwelowana przewaga, jeżeli chodzi o przełamania, serwis po stronie amerykańsko-ukraińskiej pary Robin Anderson będzie podawać. Musi bezwzględnie Amerykanka wygrać swoje podanie, bo w każdym innym wypadku pierwszy set powędruje na konto Asramkowe i Masarowej. Więcej punktów zdobytych przez te, które prowadzą 27 do 18, więc ta przewaga jest zdecydowana, bo na początku bardzo łatwo w 4 punktach wygrywały własne podania Słowaczka oraz Hiszpanka, no i stąd przewaga dosyć pokaźna w punktach, w gemach już tak wyraźnie nie prowadzą. Lądowała piłka teraz w siatce po tym ataku z głębi kortu. 15 do 0. Podwójny błąd, tak. Takie najlepsze to zagranie Amerykanki, pierwsze w tym spotkaniu, podwójny błąd serwisowy po stronie Amerykanki, Ukrainki, jeden także po stronie rywalek, na razie bez asa serwisowego w tym meczu. No i niedobrze robi się dla Amerykanki. Drugi z rzędu podwójny błąd serwisowy. Uspokaja teraz ją Angelina Kalinina, no ale sytuacja trudna na pewno. 4 razy popsuła zagrywkę z rzędu zawodniczka z oceanu. Nawet 5. Teraz sobie wyrzut piłki w górę. Teraz źle ustawia się Amerykanka, no to już takie nerwy widać było przy tym drugim podaniu, bardzo delikatnie przebija tą piłkę, by tylko trafić w plac gry, ale to automatycznie ustawiło wymianę. 15-40, więc 3 piłki setowe mają Masarowa i Asramkowa. No w tych poprzednich meczach pierwszej, drugiej rundy to Amerykanka wydawała się być tą, która ciągnie te parę, ale w półfinale i finale na razie ściąga na dno ten duet rozstawiony z numerem 4. Teraz dopiero dobry serwis 30-40 po tym returnie, który wyfrunął gdzieś tam pod ogrodzenie kortu centralnego Start Wisły Toruń. Nie zmienia to faktu, że wciąż piłka setowa dla Masarowej Asramkowej. I po 31 minutach wygrywają pierwszą partię finału gry podwójnej Hiszpanka i Słowaczka 6-4 w pierwszym secie. Wracamy za kilka chwil na kort główny Bella Cup 2019. Nowe ultracienkie podpaski Bella Ideale z innowacyjnym pokryciem Stay Softy, niezwykle miękkie i delikatne, zapewnią Ci komfort i ochronę w każdych warunkach. Bella Ideale. Wyjątkowa, pewna, idealna.
1-0 w finale Debla Bella Cup 2019 prowadzi duet Rebeka Masarowa, Rebeka Sramkowa 6-4. Pierwszy set padł łupem hiszpańsko-słowackiej pary. Rywalkami tego duetu rozstawione z numerem 4 Amerykanka Robin Anderson i Ukrainka Angelina Kalina. Rozpoczynamy drugiego seta. Serwis Rebeka Sramkowa. Pierwszy w secie mała niespodzianka, te wyżej notowane zawodniczki na razie w odwrocie. Zobaczymy, czy w drugiej partii poprawi się poziom gry Ukrainki oraz Amerykanki będą w stanie jeszcze odwrócić losy rywalizacji w tym spotkaniu. Dobry początek Masarowej. Tak jak w pierwszym secie, tak i teraz zdobywa pierwszy punkt po bardzo dobrej grze przy siatce. Na razie bez straty seta w tym turnieju. Sramkowa i Masarowa. Trzy mecze, które rozegrały do finału, wygrywały zawsze w dwóch partiach. Dobry serwis teraz Rebeki Sramkowej i 30-0. To była tylko formalność po tym krótszym zagraniu. Robin Anderson przy siatce zachowała się tak, jak się powinna zachować Rebeka Masarowa. 40-0, szansa na bardzo szybki gem otwarcia w drugiej partii przy podaniu Rebeki Sramkowej. I piłka zdecydowanie na aucie po tym zraniu Kaliny. Ten wolę grany przez Anderson, już tak można powiedzieć kolokwialnie, poza konkursem rozegrany, bo piłka oczywiście nieważna. Pierwszy gem drugiego seta dla Masarowej i Sramkowej. No, nieszczęście dla amerykańsko-ukraińskiej pary, jakby troszkę poziomem do swojej koleżanki starszej dopasowała się Kalinina tym odbiciem. Anderson na razie nie błyszczy formą. No i Ukrainka. Teraz, tak jak mówię, niewymuszony błąd. Serwis po drugiej stronie siatki Robin Anderson, którą widzimy u dołu ekranu, będzie podawać. Sramkowej z pewnością zależy jak na jak najszybszym zakończeniu tego spotkania, bo ma w pamięci oczywiście grę finałową jutro przeciwko Marcie Kostiuk, mecz finałowy od godziny 10. Rebeka Sramkowa kontra Marta Kostiuk. Słowacko-ukraińskie starcie o tytuł. No i z pewnością Sramkowa już zna smak finału w turnieju, ale chciałaby poznać smak zwycięstwa w turnieju rozgrywanym w Grodzie Kopernika. Zapraszamy oczywiście na finał gry singlowej do KP Sportu. Tymczasem 30-0 w drugim gamie przy swoim serwisie para Anderson Kalinina. To długi serwis oznaczyła Masarowa, ślad po tym podaniu Robin Anderson. 30-0 przy podaniu Amerykanki. 40-0. Już 40 po fatalnym returnie Rebeki Sramkowej. Bardzo szybko wydaje się, że Amerykanka z Ukrainką zdobędą punkt wyrównujący drugiej partii. Zamieniły się teraz pozycjami i Sramkowa poszła pod siatkę, Masarowa z tyłu. Oj, fatalnie Sramkowa chciała tak delikatnie podnogi chyba Kalinie wrzucić tą piłkę, no ale rzuciła ją centralnie w siatkę, no i mamy 1-1 w drugiej partii. Troszkę rozregulowała nam się Słowaczka w tym spotkaniu, serwuje fantastycznie, ale w grze w wymianach delikatnie i procent skuteczności spadł, serwis Rebeka Masarowa. No i myli się w tym pierwszym podaniu Hiszpanka. Od 0-15, lob 50. Drugi podwójny błąd serwisowy.
proszę zająć miejsca. Dziękuję. Po stronie pary Masarowa-Sramkowa. Pierwsze wolne miejsce. Dziękuję. Także chyba za długie podanie, jeszcze arbiter będzie sprawdzał ślad na korcie. No i nie ma wątpliwości pan arbiter, że piłka była za długa. 0:30 robi się niebezpiecznie przy podaniu Masarowej. Serwis przestał funkcjonować u Hiszpanki. Oj, teraz szkoda tego zagrania. Kaliny chciała tak delikatnie tuż za siatkę ulokować piłkę, ale zabrakło troszkę precyzji, a także troszkę szczęścia w tym zagraniu, mam wrażenie. Dobra gra teraz z zakońcowej linii Rebeki Masarowej. Punkt po tym ataku w siatkę Kaliny zapisano na konto Hiszpanki i Słowaczki. Złapana teraz przy siatce Srabkowa. Piłka na przełamanie dla Andersona i Kaliny. No, odwrócił nam się teraz ten gem, jeżeli chodzi o punktową stronę. No i proszę, jest przełamanie za długi ten atak Masarowej. Wściekła Hiszpanka, nie ma co się dziwić. Stracony jej serwis 2-1, Amerykanka i Ukrainka. Nowe, ultracienkie podpaski Bella Ideale z innowacyjnym pokryciem Stay Softy. Niezwykle miękkie i delikatne. Zapewnią Ci komfort i ochronę w każdych warunkach. Bella Ideale. Wyjątkowa, pewna, idealna. Dwa, jeden w drugim secie prowadzi Robin Anderson i Angelina Kalinina. Z przewagą przełamania turniejowe czwórki prowadzą w finale debla z parą Masarowa-Sramkowa. Pierwszy set padł łupem hiszpańsko-słowackiego duetu widocznego na naszych ekranach 6-4. Podanie pierwsze w tym secie Angeliny Kalinin za moment. Po raz pierwszy w meczu. Taka sytuacja, prowadzenie pary Anderson-Kalina w pierwszym secie tego meczu. Cały czas na prowadzeniu, bądź też remisowały, były Sramkowa i Masarowa. Wreszcie dobrze przy siatce Masarowa się zachowała. Ta praca jej na woleju skutkuje punktem po 15. Czy 0:15 w zasadzie oczywiście. Tak jest przy podaniu Kalin. Oj, teraz błąd Anderson przy siatce. Pokazała teraz jak powinna zagrać, co zrobiła źle, no ale to już teraz mało istotne. Najistotniejszy punkt dla Sramkowej i Masarowej. Wymiana z głębi kortu, błąd Sramkowej. Daleko w aut wyrzuciła piłkę. Pierwsze oczko w tym gemie na korzyść pary amerykańsko-ukraińskiej. 15:30 serwis Kalinina. Dobrze, teraz złapana przy siatce Sramkowa przez Ukrainkę po 30. Była wymiana z głębi kortu, próbowała złamać to Sramkowa, jakieś takie niekonwencjonalne zagranie, ale tak naprawdę wydaje mi się, że wyszła w paradę trochę
Masarowej. Niepotrzebnie gdzieś schodziła do środka Słowaczka. Teraz fatalne wolę w wykonaniu Masarowej. Piłka daleko poza placem gry i piłka na 3-1 dla Amerykanki i Ukrainki. Szybko poszło, jeżeli chodzi o ten gem serwisowy w przypadku Kalininy. Mimo cały czas dosyć stykowej sytuacji, jeśli chodzi o wynik. Zmiana z głębi kortu Masarowej, Kalininy ustrzelona w pewnym momencie Robin Anderson, no i piłka bardzo ważna w kontekście dalszej rywalizacji. Tylko na przełamanie dla Masarowej Sramkowej na powrót na 2-2 lub ewentualna wygrana przez serwującą Kalinę i jej partnerkę, piłka na 3-1. Wyszło słońce nad kortem centralnym, co nas niewątpliwie cieszy, bo ten mecz przebiegnie bez żadnych zakłóceń. No może nie, jeżeli chodzi o porę Masarową Sramkowa, bo tutaj jest przegrany ten gem przy serwisie rywalek. Już 1-3 patrząc z ich perspektywy. Wynik w drugiej partii. Pierwsza wygrana 6-4. Serwis Rebeka Sramkowa. Musi teraz Sramkowa bezwzględnie swoje podanie wygrać. Bo przewaga dwóch breakpointów będzie już bardzo, bardzo trudna do odrobienia. Teraz łapała się za głowę Robin Anderson, wiedziała, że ta piłka miała prawo zatrzymać się na siatce. Gra powinna być kontynuowana, ale jej prosty błąd spowodował stratę punktu. 15-0 serwis Słowaczki. Znów wymiana z głębi kortu, w której ustrzelona zostaje Rebeka Robin Anderson przez Rebekę Sramkową. Jest w tym momencie 30-0. Trenują Amerykankę i Masarowa i Sramkowa. Wiedzą, że przy siatce nie najlepiej radzi sobie Amerykanka, no i starają się to wykorzystywać w grze z głębi kortu. Po raz kolejny musi zejść na plac gry, by ocenić sytuację tej piłki. Jednak był out. Czyli 40-0 dla podającej Słowaczki jej partnerki ze Hiszpanii. Teraz prosty błąd Kaliny w 4 punktach. Bardzo szybko Sramkowa i Masarowa zdobywają gema. Anderson, Kalinina prowadzą 3-2. Nowe, ultracienkie podpaski Bella Ideale z innowacyjnym pokryciem Stay Softy. Niezwykle miękkie i delikatne. Zapewnią Ci komfort i ochronę w każdych warunkach. Bella Ideale. Wyjątkowa, pewna, idealna. Robin Anderson i Angelina Kalinina prowadzą w drugim secie meczu finału Debla Bella Cup 2019. Pierwszy set padł łupem ich rywalek Rebeki Masarowej i Rebeki Sramkowej w stosunku 6-4. Z jednym przełamaniem prowadzi duet ze Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Statystyki z tego spotkania, bez asów, 3 podwójne błędy serwisowe po stronie Hiszpanki i Słoweczki, 2 po drugiej stronie barykady, jeżeli chodzi o pierwszy serwis, 69% skuteczności Anderson i Kalinina, przy czym wygrały 14 punktów przy tym pierwszym serwisie, 82% skuteczności drugiego podania i 5 punktów wygranych, 3 razy były przełamywane
Amerykanka i Ukrainka, jeżeli chodzi o Hiszpankę i Słowaczkę, tutaj 59% pierwszego serwisu i 18 punktów przy nim wygrane, 82% podania drugiego i 10 punktów wygranych oraz 3 razy były te panie przełamywane. A złościłaś na siebie przed chwilą Stramkowa po tym złym returnie. Podobna pozycja na korcie, przyjęta przez Masarową, no nie idzie przy tym odbiorze zarówno Słowaczce, jak i Hiszpance. 30-0 przy podaniu Amerykanki. Mała gra na małe pola, górą. Duet Masarowa-Slamkowa zebrało klaski Hiszpanka i Słowaczka. Nie ma co się dziwić. Poradziły sobie w tym pojedynku 2-1 z Kalininą. Cały czas jednak Amerykanka przy własnym podaniu 30-15. Jednak czas na razie na przełamania. Rywalki mają szansę na zamknięcie tego gema. Piłka na 4-2. Dobry serwis Amerykanki. Posterwowała teraz bardzo dobrze. 4-2. No i wszystko zmierza ku trzeciemu setowi. Na razie 4-2, więc 2 gemy jeszcze brakuje Anderson i Kalinin, ale z przebiegu spotkania na razie bardzo pewnie utrzymują własne podanie, a mając w zapasie jednego breaka, idzie wszystko ku rozgrywce mistrzowskim tiebreaku. 2-4 w drugim, drugie podanie Rebeka Masarowa. Pierwszy punkt w tym gemie na koncie serwujących. Trochę za długa odpowiedź Ukrainki i Amerykanki. Piłka wylądowała pod ogrodzeniem. A teraz autowy return Kalininy. Dobre podanie, długie. Rebeki Masarowej nie poradziła sobie Ukrainka z odbiorem. Dobrze zaserwowała Masarowa, teraz bez najmniejszych kłopotów. Prawdopodobnie Hiszpanka zapisze gema przy własnym podaniu. To ją przełamały Anderson i Kalinina w tym secie, także na pewno przydałoby się teraz dla po prostu lepszego samopoczucia ten gem na sucho dociągnąć. Drugie podanie dla reprezentantki Hiszpanii. No i błąd serwisowy numer 4, jeżeli chodzi o parę Masarowa-Sramkowa, 40-15. Na razie bez konsekwencji, a trzeba szybko tego gema zakończyć. Pada procent pierwszego serwisu. G.
piłkiem. A szczęśliwie po taśmie zbyt daleko było Robin Anderson ustawiona od tej piłki, by jeszcze móc zareagować. 4-3 prowadzenie Anderson Kaliny w drugim secie. Nowe ultracienkie podpaski Bella Ideale z innowacyjnym pokryciem Stay Softy, niezwykle miękkie i delikatne, zapewnią Ci komfort i ochronę w każdych warunkach. Bella Ideale. Wyjątkowa, pewna, idealna. ...4-3 z przewagą przełamania prowadzi para Robin Anderson, Angelina Kalinina w drugim secie finału debla 25. jubileuszowej edycji turnieju Bella Cup. Impreza rangi ITF o puli nagród $60,000. Ósmy gem drugiej partii, serwis Angeliny Kalinin. Piłka już poza kortem gry, ale blisko teraz Kalina ustrzeliła swojej partnerki deblowej. W ostatniej chwili tak się Anderson pochyliła, bo w jednym wypadku otrzymałaby potężny cios gdzieś w okolice głowy, może pleców. Zero 15. Teraz doskonale przy siatce Robin Anderson. Uczyła odpowiedni moment, by tą piłkę zaatakować. Szybko piłka po raz drugi odbiła się od kortu i po 15. Dobry serwis, nie poradziła sobie z odbiorem Stramkow. Dobrze pod siatką popracowała Kalinina, ustrzeliła ją dwa razy Masarowa, a przy próbie kolejnej odpowiedzi na zagranie ukraińskiej tenisistki trafia Hiszpanka w siatkę 40-15. Kapitalne zagranie Kaliny wyczyściła w linię placu gry 5-3, a więc blisko doprowadzenia do mistrzowskiego tiebreaka Kalina i Anderson. No, blisko końcowej linii była ta piłka uderzona przez Ukrainkę. Na razie to jedno przełamanie, jedna strata podania Masarowej decyduje o losach rywalizacji w drugiej partii. Stramkowa teraz już pod presją konieczności wygrania własnego podania. 3-5, drugi serwis. Dobrze uchyliła się Anderson. Zbyt mocno zagrała Masarowa. Ustrzelona Hiszpanka w tej sytuacji nie miała dużo czasu na reakcję. Jak już podjęła jakąś decyzję, to niestety była to decyzja błędna. 0-15.
Ale teraz return z kolei nie działa w przypadku Angeliny Kalininy. Dobrze, zamknęła wszystkie kierunki przy siatce. Kalinina nie miała, nie była w stanie minąć jej z sarabką. 15-30, no takimi małymi kroczkami coraz bliżej wygrania tej partii sam Anderson i Kalinina. Myślę, że taki zasłużony byłby super ten mistrzowski tiebreak w meczu finałowym decydującym o zwycięstwie. Z pewnością dostarczyłby sporo emocji publiczności, która dosyć licznie, trzeba przyznać, zgromadziła się na finale gry podwójnej. Cieszy to z pewnością organizatorów turnieju. Liczymy, że jutro na singlu będzie być może nawet komplet. Pogoda powinna sprzyjać, więc prawdopodobnie tak może się stać. Więc jest oczywiście osób oficjalnych zaproszonych przez organizatorów. Pojawi się jutro na meczu finałowym, który przypomnijmy od godziny 10 na naszej antenie. Ale teraz dobry serwis slamkowy, ta piłka tak jak nieco przygasła po odbiciu się od nawierzchni, nie poradziła sobie z returnem Robin Anderson. Teraz zbyt mocne zagranie Anderson, no i oczywiście slamkowy, no i będzie piłka setowa dla Anderson i Kalininy. Zabrakło teraz precyzji w tym uderzeniu z Słowaczki, no i za chwilę może być 1-1 w setach. No i jest set dla Kalina i Anderson 6-3 i za chwilę o wszystkim decyduje mistrzowski tiebreak rozgrywany do 10 wygranych punktów. Nowe ultracienkie podpaski Bella Ideale z innowacyjnym pokryciem Stay Softy, niezwykle miękkie i delikatne, zapewnią Ci komfort i ochronę w każdych warunkach. Bella Ideale. Wyjątkowa, pewna, idealna.
1-1 w setach w finale Debla Bella Cup 2019. Anderson, Kalinina, Masarowa, Stramkowa 4-6, 6-3 i o zwycięstwie w jubileuszowej 25. edycji turnieju rangi ITF o pulinagą 60 tysięcy dolarów zadecyduje super tiebreak, który rozpoczyna od podania Robin Anderson. Jeszcze chwila sprawdzania kortu, bo znowu oczywiście przerwa techniczna, polana nawierzchnia głównego obiektu na kortach start Wisły. No i kiedy tylko ona już będzie się nadawać do użytku, będzie na tyle sucha, że gra będzie się toczyć, no to będziemy świadkami właśnie tej rozgrywki do 10 punktów. Taki stały repertuar. Po każdym setu sędzia schodzi po porównaniu nawierzchni i polewaniu kortu. Trzeba nieco odczekać na to, by nawierzchnia nieco była woda wchłonięta przez nią. Teraz jeszcze wyrównamy, a widzimy właśnie na naszych ranach, wyrównamy nawierzchnię po stronie Kalininy i Anderson i będziemy mogli rozegrać decydującą partię o losach turnieju finałowego. Rozpocznie Amerykanka Robin Anderson. Pierwszy mistrzostw tiebreak w tym turnieju pary Sramkowa-Masarowa. Anderson z Kalininą wczoraj 10-8 pokonały Dankę Kowinić i Laurę Pigossi. Debel z Czarnogóry i Brazylii odpowiednio. Jeden do zera, od mini breaka rozpoczyna Masarowa i Stramkowa. 1-0, 1-0. Masarowa, Stramkowa. Podaje Hiszpanka. Do zera po błędzie Anderson przy siatce. Dobrze zagrała mocne, przede wszystkim uderzenie krosem Masarowej. Nie poradziła sobie przy siatce Amerykanka. I serwis Hiszpanki. Brawo Sramkowa, wreszcie dobra gra przy siatce Słowaczki. Wróciła do tego, co pokazywała w wczorajszym spotkaniu przeciwko parze Irina Maria Bara, Jelena Bogdan. 3-0, fantastyczny początek nierozstawionego duetu. Zaskoczyła Anderson tym wyskokiem spod siatki, ale myli się w tej sytuacji Amerykanka. 4-0 Masarowa i Sramkowa. Solidna już zaliczka pary hiszpańsko-słowackiej, no ale oczywiście to nawet jeszcze nie połowa drogi w tym decydującym secie dla Hiszpanki i Słowaczki, ale trzeba przyznać, że początek rewelacyjny pary niżej notowanej. No i piąty punkt po doskonałym zagraniu pod siatką Rebeki Masarowej. Dwa serwisy teraz wędrują na konto tych, które mają już pięciopunktowe prowadzenie, dokładnie rzecz biorąc. Podawać będzie za chwilę Rebeka Sramkowa. Ciężko będzie już Anderson i Kalinie dogonić rywalki, zwłaszcza gdyby jeszcze Sramkowej udało się wgrać dwa własne podania. Walczyła do końca Kalinina o tą piłkę, ale była bezradna wobec doskonałego zagrania Masarowej. 6-0. Na razie tiebreak zmierza w jednym kierunku.
No to jest, można by trochę brzydko powiedzieć, rzeźnia taka mała ze strony Hiszpanki i Słowaczki. Absolutnie bez żadnego problemu radzą sobie w tym pojedynku, w tej rozgrywce tiebreakowej. Są tylko cztery piłki od wygranej w tym meczu i oczywiście sięgnięcia po triumf, jeden z największych w karierze, jeżeli chodzi o grę podwójną dla siebie. Nie trafiła pierwszym serwisem Rebeka Salamkowa. No i pierwszy punkt w mistrzowskim tiebreaku dla pary Anderson-Kalina. Jeszcze dają sobie jakąś nadzieję. Może to jest ten moment zwrotny w tym mistrzowskim tiebreaku, żeby wrócić do gry, zdobyć kilka punktów z rzędu, jeszcze załapać się na decydującą końcówkę tego spotkania. Anderson musi bezwzględnie dwa swoje podania zapisać na swoje konto. No i teraz fatalnie Sramkowa zagrała przy siatce, drugi punkt z rzędu pary amerykańsko-ukraińskiej. Udało się przy własnym podaniu zapunktować, co do tej pory się nie zdarzało. Robin Anderson, druga piłka przystanie 2-6 i jej serwisie. No i wyrzuca teraz Amerykanka piłkę poza kort, 7-2, 3 piłki od triumfu w turnieju gry deblowej Rebeka Masarowa i jej imieniczka Sramkowa. I co najważniejsze, dwa swoje podania teraz mają Hiszpanka i Słowaczka, konkretnie młodsza z tego duetu zawodniczka reprezentująca kraj z Półwyspu Iberyjskiego, urodzona w Bazylei tenisistka, przypominamy. Kłopoty delikatne z pierwszym serwisem, cały czas to Masarowa, pamiętamy, to ona została przełamana w drugim secie. No i brawa dla Kalininy teraz, return należący do Masarowa-Szlamkowa. Postawiła wszystko na jedną kartę w tym uderzeniu Ukrainka, no już chyba tak należy grać przy wyniku 3-7 pary z Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Należący do tych wybitnych, to chciałem powiedzieć. Tak jest, to fakt. Teraz nie odczytała kompletnie zamiaru rywalki. Kalinina przesunęła się do strony forehandowej, a została ujęta od strony backhandowej. 8-3. Blisko, blisko, chciałoby się powiedzieć, coraz bliżej Masarowa i Sramkowa tytułu w grze podwójnej. Dwa serwisy Andriny Kalininy. Dobrze, Robin Anderson, czwarty punkt na koncie Amerykanki i Ukrainki. Zmiana stron kortu. Być może ostatnia zmiana w mistrzowskim tiebreaku zaoferowane walką o dogonienie rywalek. Nie zwrócił uwagi, że już 12 punkt rozegrany. No i dopiero po komendzie arbitra zdecydowały się na zmianę stron Amerykanka i Ukrainka. 79 minut walki na korcie, 4-8 w tiebreaku, super tiebreaku meczu Anderson-Kalinina kontra Masarowa-Sramkowa, prowadzenie hiszpańsko-słowackiego duetu i serwis Andriny Kalininy. Out, wyraźna piłka wyrzucona przez Kalininę, no i są piłki mistrzowskie dla Rebeki Sramkowej i Rebeki Masarowej.
Wymiana z głębi kortu, bardzo długa na linii Ukrainka, Słowaczka, zakończona błędem tej pierwszej. 5 piłek meczowych, 5 piłek, tak jak mówi Wojtek, mistrzowskich dla Rebeki Masarowej i Rebeki Sramkowej przy serwisie Słowaczki. Nie trafiła potężnie, przymierzyła tym pierwszym serwisem, ale minimalnie piłka poza kortem. Będzie drugi serwis. I brawo Masarowa, koniec tego spotkania. Hiszpanka i Słowaczka wygrywają turniej Bella Cup 2019 w grze podwójnej 6-4, 3-6 i w super tiebreaku 10-4. Pokonują rozstawione z numerem 4 Amerykankę Robin Anderson i Ukrainkę Angelinę Kalininę. Świetny mecz w tych dwóch setach, bardzo wyrównana walka, no ale w decydującej trzeciej partii wyraźnie inicjatywę przejęły te, które nie były rozstawione w głównej drabince gry podwójnej. Udało im się sięgnąć po tytuł, no i mogą się cieszyć z dopisania do swojego konta po 100 punktów do rankingu WTA i prawie 3,5 tysiąca dolarów do podziału na parę z tej puli, jaka była przeznaczona dla zwycięzcy całej imprezy na kortach Start Wisły. Tak, początek tego mistrzowskiego tiebreaka zdecydował o losach rywalizacji. Przewaga 6-0 była już zdecydowanie za duża do odrobienia przez Anderson i Kalinę. No i zasłużenie debel Rebeka Masarowa. Rebeka Sramkowa wpisuje się do listy triumfatorek turnieju Bella Cup jako 25 w grze podwójnej. Wpisują się do tej zacnego grona, gdzie między innymi nazwiska Mikaeli Buzarnescu i Angeliki Kerber. Polki w zeszłym roku triumfowały, teraz Hiszpanka wraz ze Słowaczką. Za chwilę ceremonia dekoracji triumfatorek, oczywiście na naszej antenie do zobaczenia ta ceremonia, no ale my już będziemy się zżegnać. Głos będzie podawany z kortu przez tutaj organizatorów, którzy tą ceremonię będą prowadzili. Podium już ustawiane, my już będziemy za dzisiaj dziękować, ale jeszcze serdecznie zapraszamy na dzień jutrzejszy, na dzień sądu ostatecznego, że tak powiem, w meczu gry pojedynczej Rebeka Sramkowa kontra Marta Kostiuk. To będzie mecz o finał, o zwycięstwo w turnieju Bella Cup 2019. Jutro słyszymy się, widzimy o godzinie 10, a za dzisiejsze wspólne emocje dziękujemy Mateusz Orłowski oraz Wojciech Wiśniewski. Nowe ultracienkie podpaski Bella Ideale z innowacyjnym pokryciem Stay Softy, niezwykle miękkie i delikatne, zapewnią Ci komfort i ochronę w każdych warunkach. Bella Ideale. Wyjątkowa, pewna, idealna. 2019. Turniej, który jest turniejem o największej, najdłuższej historii, jeśli chodzi o tenis kobiecy w naszym kraju. Najdłużej, nieprzerwanie rozgrywany turniej tenisowy kobiet w Polsce. 25. Międzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet Bella Cup 2019. Piękna walka w finałowym meczu gry deblowej. 6-4, 3-6 i 10-4 w mecz tiebreaku zwyciężają Rebeka Masarowa, reprezentantka Hiszpanii w parze ze Słowaczką Rebeką Sramkową, a pokonały Robin Anderson ze Stanów Zjednoczonych i Angelinę Kalinin, reprezentantką Ukrainy w parze rozstawionej. Jak Państwo widzą, par deblowych i ja myślę, że wspólnie z Hanną, którą tutaj jesteśmy dla Państwa, mamy przypomnienie, kilka ważnych informacji, o których warto przypomnieć także w tym momencie. Sponsorem generalnym turnieju są toruńskie zakłady materiałów opatrunkowych SA, właściciel marki Bella. The general sponsor of the tournament is Toruński Zakłady Materiałów Opatrunkowych, właściciel marki Bella. Turniej został objęty patronatem honorowym przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, pana Jana Widerę,
wojewodę kujawsko-pomorskiego pana Mikołaja Bogdanowicza, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego pana Piotra Całbeckiego, prezydenta miasta Torunia pana Michała Zaleskiego, prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego pana Andrzeja Kraśnickiego oraz prezesa Polskiego Związku Tenisowego pana Mirosława Skrzypczyńskiego. The tournament has been covered honorary patronage by Undersecretary of State in the Ministry of Sport and Tourism, Mr. Jan Kidera, Kujawsko-Pomorski Wojewod, Mr. Mikołaj Bogdanowicz, Kujawsko-Pomorski Marszał, Mr. Piotr Całbecki, the Mayor of Torun, Mr. Michał Zaleski, the President of Polish Olympic Committee, Mr. Andrzej Kraśnicki, and the President of the Polish Tennis Association, Mr. Mirosław Skrzypczyński. A teraz powiemy Państwu, że oficjalnymi partnerami turnieju są The official tournament partners are Eva Natura, Bella Line Wellness Centrum, Fitesa, Kokiunka, Neos, International Paper, Ecotech, Tredegar, Bostik, Mombi, LGM, Klabin, Babolat, Rico, Ostromecko, Toyota Bernarscy, Hotel Filmar, Miasto Torun, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Rekman, Taurus Ochrona oraz Uni Logistics. Partnerami turnieju są The tournament's partners are Fundacja TZM-o Razem Zmieniamy Świat, Sportowa Agencja Medialna Sam Sport, Up to You, Kujawsko-Pomorska Izba Adwokacka w Toruniu. Partnerzy medialni imprezy to The media partners are TVP 3 Bydgoszcz, Grupa Polska Press, Przegląd Sportowy, Rzeczpospolita oraz Polskie Radio PIK. Organizatorami turnieju są The organizers of the tournaments are Klub Sportowy Start Wisła Toruń, Polski Związek Tenisowy, ITF oraz Tennis Europe. Obowiązki sędziego naczelnego turnieju pełni pan Konstantin Zasiadko-Złoty. ITF Supervisor of the Tournament, Mr. Konstantin Zasiadko from Latvia. A dyrektorem turnieju jest pani Renata Sokołowska. And the director is Ms. Renata Sokołowska. No to szanowni Państwo, rozpoczynamy ceremonię dekoracji. Zapraszamy do nas na kort naszych gości specjalnych, a za nimi także sędziów i dzieci do podawania piłek. Let us start the ceremony of the decoration. So we would like to welcome our honorary guests, the umpires and ball children. Szanowni Państwo, są z nami pan Janusz Rosiński, przedstawiciel sponsora generalnego TZMO SA. Jest z nami pan Janusz Niedźwiecki, prezes klubu sportowego Start Wisła Toruń. Jest z nami pan Sławomir Klimaszewski, sekretarz generalny Polskiego Związku Tenisowego. Jest z nami także pan Bartłomiej Bartnicki, pełnomocnik wojewody kujawsko-pomorskiego do spraw sportu, a także supervisor z ramienia IPF w naszym turnieju, pan Konstantin Zasiadko. The honorary guests include Mr. Janusz Rosiński, the representative of the general sponsor of TZMO, Mr. Janusz Niedźwiecki, the president of Sports Club Stardiswa, Mr. Sławomir Klimaszewski, the secretary general of Polish Tennis Association, Mr. Bartłomiej Bartnicki, the wojewódz assistant for sport, Mr. Szanowni Państwo, nasza ceremonia rozpocznie się od krótkiego zabrania głosu. Jako pierwszego poproszę o to przedstawiciela, sponsora generalnego Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. pana Janusza Rosińskiego. The first person will be Mr. Janusz Rosiński, the representative of the general sponsor of the demo. Dzień dobry Państwu. Patrząc tak na wszystkich, patrząc wokoło, muszę powiedzieć, że świętujemy dzisiaj znowu w Toruniu tenis kobiecy. Jest to święto nie pierwszy rok. Patrząc na uczestników tego wydarzenia, widzę tutaj osoby, które razem z nami świętowały dziesięciolecie turnieju Belaka, 15-lecie, potem okres dojrzałości, czyli 18. Dzisiaj mamy szczególny dzień, szczególny turniej, 25-lecie trwania turnieju. Ladies and gentlemen, looking around, I can see that there are very many women, and obviously this is a women's celebration.
So also looking at the audience, the players and both children, I can see that there are very many women, children, who used to be children, then adolescents, teenagers, finally are grown-ups to come and see our, admire our tournament. Pamiętam, jak 25 lat temu zastanawialiśmy się przy organizowaniu tego turnieju, którą nazwę, której nazwy markowej udzielić temu turniejowi. Oczywiście nie było wątpliwości, że to będzie Bella. I remember very many years ago when we were wondering which name to give to the tournament. Well, obviously the answer was one. It must be Bella. Bella. Bella jako znak handlowy wielu wyrobów higienicznych dla kobiet, on na usta się od razu ciśnie, jak się patrzy na nasze zawodniczki, Bella Bellissima. Te nazwy się łączą. Looking at women, we can only think about this name, this brand name, as women are beautiful, and this is why we decided to give this name. Jak patrzymy na poziom gry naszych uczestniczek, który jest coraz wyższy, jest tak wysoki, że coraz trudniej typować, która wygra. Ale mówiąc o wysokim poziomie turnieju umiejętności, można też powiedzieć Bella Ideale, Bella Perfecta. Looking at the level of our players, we can observe the growing, ever-growing standard of playing and the performance. So we are proud to say that this is Bella Bellissima. Wracając do tego 25-lecia, przez te 25 lat turniej się rozwijał. Dzisiaj jesteśmy w pięknym otoczeniu stadionu tenisowego, honorowanego przez miasto. Ale wraz z turniejem rozwijała się też Bella. Bella jako grupa, nazwa grupy wyrobów. Starała się być coraz bardziej atrakcyjna, wychodzić na trzecich potrzebą, a nawet wyprzedzać potrzeby naszych użytkowników. Looking for the last 25 years, we can observe the positive changes, the beautiful venue for the tournament, but also we are proud to say that also our company has developed in a very energetic, very rapid way, and we are proud to say that this is well-developed company. Dobry prognostyk na przyszłość. Dzisiejszy turniej, jak Państwo wiecie, przyważa nam dużo radości z 60-tysięcznikiem. Czekaliśmy długo na podniesienie rangi turnieju. We look forward to the future with very positive prospects, as we can say that waited for the prize money to be bigger, and right now we are proud to say that from 25 now it's $60,000 the prize money. Dziękuję Państwu za zorganizowanie tego turnieju, wszystkim uczestnikom, którzy pomagali przy organizowaniu. Dziękuję za przybycie i uczestnictwo graczy i Państwu na trybunach, które bez Państwa ten turniej byłby niemy. Organizers, all the people that have contributed to the organization of the tournament, but also to the people, to the audience, because without us, without you, the tournament wouldn't take place. Zapraszam Państwa na jutro, kiedy odbędzie się, no myślę, że podobnie atrakcyjnie turniej finałowy singla. Dziękuję bardzo. I greatly welcome you to tomorrow's tournament, the final of single games. And this is going to be a good performance. O tak, drodzy Państwo. Zasłużone brawa. A teraz o krótkie przemówienie poprosimy prezesa klubu sportowego Start Wisła Toruń, pana Janusza Niedźwieckiego. And now Mr. Janusz Niedźwiecki, the president of the sports club Start Wisła. Witam Państwa wszystkich serdecznie. Dziękuję uczestniczkom dzisiejszego finału. Gratuluję zwycięzczyniom. I would like to welcome you and I would like to congratulate all the players taking part in the final matches. And I would like to congratulate especially the final players and congratulate you for the winning. Nie będę się powtarzał, bo mój przedmówca
powiedział o naszej współpracy już sporo, bo rzeczywiście już srebrne wesele współpracy klubu Start Wisła ze znakomitą firmą toruńskimi zakładami, chciałem powiedzieć aparatury, ale raptów. To ode mnie, toruńskie zakłady materiałów opatrunkowych. Yeah, it's over 25 years of our cooperation with the Toruński Zakład Materiałów Opatrunkowych, and I would not like to repeat myself, but we greatly appreciate the cooperation with the company. Pan Janusz wspomniał o rozwoju firmy. Nie chcę wywoływać wilka z lasu, ale te 25 lat temu PZMO to była nieduża lokalna firma. Dzisiaj to jest naprawdę potentat, więc gdyby turniej miał iść te ślady, no to na szczęście prawdopodobnie. To w każdym razie dziękuję bardzo TZMO, dziękuję bardzo wszystkim Państwu, którzy braliście udział w organizacji całego turnieju z panią dyrektor na czele. Ago, the company was actually much smaller, and over the years it has developed to be a really successful company. So has the tournament. I'm proud to say that right now we can boast a big tournament of 60,000 prize money. Szanowni Państwo, na tym kończą się przemówienia. Za chwilę nasi zacni goście będą wręczać puchary, kwiaty najlepszym tenisistom w turnieju deblowym 25. Międzynarodowego Turnieju Tenisowego Kobiet Bella Cup 2019. The speeches are over and now let us get to the decoration of our players. Szanowni Państwo, zróbmy aplauz, głośne brawa. Drugie miejsce, the runner-up doubles this year, Robin Anderson, USA, and Antonina Kalinina from Ukraine, seated number 4 in the tournament. Kalinina o wręczenie pucharów. Poprosimy pana Janusza Rosińskiego, przedstawiciela sponsora generalnego TZMO SA oraz pana Bartłomieja Bartnickiego, pełnomocnika wojewody kujawsko-pomorskiego do spraw sportu. A kwiaty za chwilę wręczą pan Janusz Niedźwiecki, prezes klubu Start Wisła Toruń, i także pan Sławomir Klimaszewski, sekretarz generalny Polskiego Związku Tenisowego. Mr. Janusz Wyszyński, the representative of the general sponsor, as well as Mr. Sławomir Klimaszewski, secretary general of Polish Tennis Association, Mr. Bartłomiej Bartnicki, wojewódz assistant for sport, and Mr. Janusz Niedźwiecki, the president of Sports Grand Star Wisła, are giving the cups and flowers. Szanowni Państwo, to jest moment, w którym poprosimy o krótkie wystąpienie jedną z dwóch zawodniczek. Now one of the players are delighted to give a short speech. Who would you be? Okay, then. They are both delighted. Hi everyone, I'm sorry I don't speak any Polish. Nie mówię po polsku. I just wanted to say thank you to everyone, tournament directors, to Ball Kids, the Stringer, all the volunteers, the referees, all the fans, everybody that came out to support this week. Thank you guys for a great week, and we really enjoyed the tournament. Thank you so much. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyjęli się do organizacji imprezy. Dziękuję wszystkim sędziom. Dziękuję chłopcom do podawania piłek. Dziękuję zawodnikom. Also, congratulations to Rebecca and Rebecca on a great week. Thank you. My też dziękujemy. Brawami podziękujmy.
Rogue Numbers są Magic Natalina. Czwarta para rozstawiona. A teraz, szanowni państwo, nadchodzi moment na to, abyśmy zaprosili na najwyższy stopień podium zwycięską parę. Ladies and gentlemen, the 2019 Bella Cup Doubles Champions, which are Rebecca Masarova from Spain and Rebecca Szramkova from Slovakia. Za chwilę, o tak! O wręczenie pucharów zwycięzcom poprosimy pana Janusza Rosińskiego, przedstawiciela sponsora generalnego Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. oraz pana Janusza Niedźwieckiego, prezesa klubu sportowego Start Wisła Toruń. And again, Mr. Janusz Rzyński, the representative of General Sponsor, as well as Janusz Niedźwiecki, the president of Sports Club Star Wisła, are giving the cups. Kwiaty wręczą Sławomir Klimaszewski, sekretarz generalny Polskiego Związku Tenisowego, a także Bartłomiej Bartnicki, pełnomocnik wojewody kujawsko-pomorskiego do spraw sportu. The flowers were given by Sławomir Klimaszewski, secretary general of Polish Tennis Association, and Mr. Bartłomiej Bartnicki, wojewoda assistant to sports. A specjalne gratulacje w imieniu wszystkich sędziów za cały tydzień przekażę za chwilę supervisor ITF, pan Konstantin Zasiadko. Congratulations to the players, Mr. and supervisor, all referees. Say special congratulations, players. Szanowni państwo, a teraz moment na to, aby krótko głos zabrała jedna z zawodniczek. Hi everyone, I'm doing the speech because she has one tomorrow, so... Jak się będzie przemawiała, to ona sama będzie jutro przemawiać. Przepraszam, że będzie grała w finale gier gry pojedynczej. Congrats to you two for a great week. Thanks to my partner for playing with me, even though he never played doubles. And also thanks to the sponsors of this tournament. It was a great week here. I had a lot of fun playing here to all the officials, referees, ball kids, and everyone helping in this tournament. Thank you. Na początek bardzo dziękuję rywalkom. To była wspaniała gra, wspaniały mecz. Dziękuję również mojej partnerce. Bardzo mi było miło grać. Dziękuję bardzo organizatorom, głównemu sponsorowi PZMO. Dziękuję sędziom, dziękuję chłopcom do budowania piłek, dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji. To był wspaniały tydzień i bardzo nam było miło tutaj być. Thank you to everyone who came out and supported us today. It was really fun, of course, and I hope to be back next year. Bardzo dziękuję wszystkim, dziękuję za wsparcie i mam nadzieję być tutaj w przyszłym roku. Szanowni państwo, zatem tym oto sposobem powoli ta ceremonia dekoracji dobiega końca, ale nie byłaby ona kompletna, gdybyśmy nie zaprosili wszystkich wspólnie tutaj do zawodniczek, czyli sędziów, dzieci do podawania piłek i naszych zaproszonych gości do wspólnego pamiątkowego zdjęcia na zakończenie turnieju gry deblowej. Now let's take a photo together. Multiple players and referees, ball children and our honorary guests. Poprosimy o muzykę. A my państwu przypominamy, że jutro finał gry pojedynczej 25. Międzynarodowego Turnieju Tenisowego Kobiet Bella Cup 2019 rozpocznie się punktualnie o godzinie 10. Zapraszamy państwa bardzo serdecznie na korty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
przy Skarbie 4 w Toruniu. Znają Państwo to miejsce doskonale, bo tu teraz jesteście, ale gdybyście mieli znajomych, którzy jeszcze jakimś sposobem nie dowiedzieli się o naszym turnieju, to myślę, że po tym, co dziś Państwo zobaczyli, warto wszystkich zaprosić na jutro. A teraz, drodzy Państwo, pamiątkowe zdjęcie także z naszą piłką. Stanę obok niej, jest ktoś wreszcie grubszy ode mnie tutaj na korcie.